Dobry wieczór państwu. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Gäste, liebe Damen und Herren. Szanowni państwo, po raz piąty spotykamy się na finale polsko-niemieckiej nagrody młodzieży, ale teraz dopiero po raz drugi w formule, która ma właściwie taką oscarową formę. Die Gewinner werden wir erst in einigen Minuten kennenlernen, das ist das bestgehüteste Geheimnis des ganzen Abends. Czekamy z napięciem na werdykt jury. Czas na wydarzenie wyjątkowe. Przed państwem improwizowany polsko-niemiecki chór finalistów. Kieruje nim Sean Palmer. Szanowni państwo, przede wszystkim chciałam serdecznie pogratulować naszym młodym uczestnikom występu, oryginalnego występu, ale przede wszystkim za to, że wprowadziliście taką wspaniałą, radosną atmosferę. Drodzy młodzi przyjaciele, miałam okazję zapoznać się z kilkunastoma projektami tegorocznego konkursu. Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej kreatywności i przedsiębiorczości. Chciałabym też bardzo serdecznie podziękować nauczycielom, opiekunom, animatorom sportu i kultury za to, że inicjujecie państwo te projekty. Dieser Jugendaustausch, der 25 Jahre alt wird in diesem Jahr, der ist ein ganz wichtiger Garant dafür, dass die Beziehung zwischen Polen und Deutschland freundschaftlich, partnerschaftlich und von gegenseitigem Respekt geprägt sind. Przez te 25 lat tysiące młodych ludzi i z Polski, i z Niemiec mogły ze sobą się spotykać, mogły ze sobą rozmawiać, poznawać się nawzajem, poznawać historię, geografię, kulturę, język, zawiązywać przyjaźni, może i coś więcej, tego im życzmy. W kategorii szkolnej wymiany młodzieży wyróżnienie otrzymuje projekt Szanse bez granic. Wygraj twój zawód. Wymiana szkolna, drugie wyróżnienie to Berufe Woche. W kategorii wymiana pozaszkolna wyróżnienie otrzymuje projekt Wychowawca Superbohater. Drugie wyróżnienie, projekt Berufsmobilität ein Weg zum Erfolg. Za chwilę poznamy projekty, do których trafi Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży 2014-2016. W kategorii szkolnej wymiany młodzieży zwycięzcą jest projekt Poczuj smak współpracy. Fühle den Geschmack der Zusammenarbeit. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych w Warszawie i Schule beim Jakobsweg w Binetle. W kategorii wymiany pozaszkolnej zwyciężył projekt Berufsschule Meine pozytywne Wahl. Szkoła zawodowa Mój pozytywny wybór. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Franciszka Ratajczaka, Rydzyna. I Gemeinnützige Berufsbildungsverein UG e.V. Każdy z 10 finałowych projektów był inspirujący i bardzo innowacyjny. Mieliśmy bardzo trudny orzech do zgryzienia i długo dyskutowaliśmy, kto powinien zostać wyróżniony. Immer wieder kam die Rede darauf, wie viel Eindruck auf uns die Gespräche mit den Teilnehmern aus allen Gruppen gemacht haben. Mit wie viel Elan, Überzeugung, Freude, Sportsgeist da eigentlich über diese Projekte gesprochen wurde.